Dzień dobry, witamy z Pruszkowa. No, jak co tydzień okiem Watchdoga chcemy opowiedzieć o kilku rzeczach, które są dla nas ważne z perspektywy jawności, praworządności i tego, co w państwie słychać. Pierwsza rzecz to, i zapraszamy też do opisu sprawy, którą prowadzimy od prawie półtora miesiąca, dotyczy systemu Hermes, który wykorzystywała prokuratura krajowa do tego, jak dowiadujemy się trochę z mediów, że to miał być program podobny do Pegasusa. Zaczęliśmy dopytywać zarówno ministra sprawiedliwości, jak i prokuratora krajowego o to, co to za program, ile razy był wykorzystywany, ile kosztował. Na początku nie dostaliśmy odpowiedzi, ponowiliśmy nasz wniosek. Przyszła odpowiedź taka podstawowa, dotycząca kosztów i tego nabycia, tak naprawdę tego oprogramowania. Natomiast rodzą się kolejne pytania, czy to tak naprawdę był program jak Pegasus, choć z odpowiedzi wynika, że nie był wykorzystywany do takiej bezpośredniej inwigilacji, czyli Hermes nie był wykorzystywany. Taka jest odpowiedź prokuratora krajowego. Natomiast rodzą się kolejne pytania, do czego ten system był wykorzystywany, jak był wykorzystywany, czy służył do różnych analitycznych rzeczy, bo trochę tak wynika też z informacji, jakie mamy, że to był system analityczny. Rzeczywiście ten problem wykorzystywania programów podobnych jak Pegasus czy Hermes rodzi pytania i też do dziś chyba nie mamy, tak poza liczbami, które w tym tygodniu padły, jeżeli chodzi o system Pegasus, ile osób było, w stosunku do ile osób był wykorzystywany w sposób, który budzi wątpliwości, ale i przy Hermesie i Pegasusie tak naprawdę nie mamy jeszcze takiej odpowiedzi całościowej, jak to wyglądało, ale chyba co najważniejsze dla nas wszystkich, to na przyszłość, tak naprawdę, jakie będą gwarancje, że jako obywatele i obywatelki nie będziemy nielegalnie szpiegowani tak naprawdę najróżniejszymi systemami i tego byśmy oczekiwali zarówno od ministra sprawiedliwości, jak i od polityków, żeby określić jakiekolwiek ramy, które będą nam gwarantowały prywatność. W tym tygodniu została opublikowana dyrektywa antyslapowa, bardzo długo oczekiwana. Nosi numer 2024/1069 i od tego momentu biegnie termin 20-dniowy, dokładnie od 16 kwietnia, kiedy wejdzie w życie. Potem państwa należące do Unii Europejskiej będą miały czas do 7 maja 2026 roku, żeby tą dyrektywę wdrożyć, czyli przygotować wszystkie niezbędne ustawy, rozporządzenia, tak żeby na ten moment być gotowym i móc chronić aktywistów, dziennikarzy, obywateli, którzy zabierają głos w sprawach publicznych. Przywitaliśmy państwa z Pruszkowa, dlatego że znajdujemy się tutaj dzisiaj, bo będziemy szkolić w ramach projektu Solidarni przeciw SLAP, który finansujemy z German Marshall Fund, prawników, prawniczki, osoby aktywistyczne, lokalnych dziennikarzy, którzy na co dzień mierzą się z tym problemem. Widzimy, że nie ma odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, nie są prowadzone statystyki, nikt nie bada skali zjawiska. Natomiast na co dzień ludzie w terenie muszą się z nim mierzyć. Dlatego w ramach tego projektu spotykamy się z prawnikami, z ekspertami, ekspertkami, którzy pokazują, w jaki sposób można przeciwdziałać, co można zrobić. Dzielą się swoimi doświadczeniami, dzielą się praktyką, z którą mieli do czynienia. Również przy okazji tego tematu zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w Warszawie 25-26 kwietnia. Będzie to międzynarodowa konferencja poświęcona temu problemowi i temu właśnie, jak wdrożyć przyjętą dyrektywę w Polsce. W konferencji weźmie udział David Kaye, jest to były sprawozdawca ONZ-u do spraw wolności słowa. Będzie również dużo prawniczek, prawników, którzy na co dzień współpracują z Koalicją Przeciw SLAP w Europie, z CASE, i podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zmian prawa w ich krajach, ale też temu, co jeszcze musi zostać zrobione i na poziomie unijnym, i w poszczególnych państwach. Zapraszamy. Konferencja będzie transmitowana na stronie. Adres strony znajdziecie w linku z naszą transmisją. I też przechodzą do takich kwestii edukacyjnych.
w ostatnich tygodniach informowaliśmy zarówno w naszych mediach społecznościowych, na stronach, jak i na Okiem Watchdoga o kursie beznadziei małej gminy. Wczoraj, w czwartek, było pierwsze webinarium, 360 osób ponad w nim uczestniczyło. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się zgłosili i dla tych, którzy zachęcali, bo jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że tyle osób, mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, jeszcze kilka osób dołączy do kursu. Udało nam się zachęcić zarówno osoby, które działają lokalnie, jak i radnych do tego, żeby w tym uczestniczyć. Wczoraj zajmowaliśmy się jawnością. Jest to nasz największy kurs i największe wyzwanie, ale też bardzo się z tego cieszymy, że tak dużo osób chce pracować tak naprawdę na trochę na tych wartościach, jakie od wielu lat mówimy w Watchdogu, czyli praworządności, jawności, dostępności, współpracy. I mamy nadzieję, że to, o czym mówimy, też z tych wspólnych inspiracji pomiędzy osobami, które są w kursie beznadziei małej i dużej gminy, pozwoli nam na to, że wiele miejscowości, czy wiele takich różnych społeczności trochę inaczej będzie funkcjonowało i też jawnie, transparentnie i praworządnie. Zapraszamy, zostało ostatnie dwa tygodnie do przekazania 1,5%. Z 1,5% finansujemy nasze poradnictwo, sprawy sądowe, kursy edukacyjne. Wspieramy z tych tak naprawdę waszych pieniędzy niezależnych różne działania, które nie są finansowane w projektach. Jest to ogromne zawsze wsparcie dla nas, ale tak naprawdę dla tych wszystkich działań, które podejmujemy, które do was docierają. Jeżeli zastanawia was, na co wydajemy 1,5%, a wcześniej 1%, zapraszamy na naszą stronę BIP-u, link w opisie, przejrzyjcie wydatki i pamiętajcie, jak jeszcze rozliczacie PIT-y, pamiętajcie po prostu o nas. W tym z podatku 1,5% finansujemy także konkurs dla watchdogów. W tym roku po raz trzeci wspieramy lokalne organizacje strażnicze, lokalne media, które mogą realizować swoje działania dzięki tym pieniądzom. Konkurs obecnie trwa, można się zgłaszać. Link znajdziecie do konkursu pod naszym filmem. I pamiętajcie, że czas biegnie, zgłaszajcie się do tego, bo wspieranie inicjatyw watchdogowych jest dla nas bardzo ważne i im więcej tych inicjatyw, tym lepsza Polska. Dziękujemy wam tym razem z Pruszkowa, a w przyszłym tygodniu zobaczymy. Dziękujemy, do zobaczenia. Dzięki.